się Panu, drodzy bracia i siostry. Jak zawsze ludzie chcą potwierdzenia tego, o czym myślą, w co wierzą, uczynić jakiś materialny konkret, widzialny znak, pomimo tego, że Bóg mówi, iż nie da się pewnych rzeczy, szczególnie fenomenu wiary, empirycznie, czyli doświadczalnie, pokazać, doświadczyć, namierzyć. I dzisiaj mamy też do czynienia z taką ludzką, podwójną uwagą skupioną na dzisiejszym święcie. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Chrystus mówi: Królestwo moje nie jest z tego świata. Wypowiedział te słowa przed Piłatem, a jednocześnie naraził się na drwiny wszystkich go otaczających, łącznie z członkami Wysokiej Rady na wzgórzu Golgoty, innych wybawiał, a siebie wybawić nie może. Pytanie, czy nie mieli prawa z niego szydzić i naśmiewać się? Po ludzku tak. Prawdopodobnie, gdybyśmy stali w ich gronie, nikt z nas nie uczyniłby inaczej. Być może jakiś wątek żalu, współczucia, ale tak naprawdę to politowanie, bo klęska człowieka, który mówił o wielkich dziełach, aczkolwiek potwierdzał je czynami, ale oto poddał się i jest pokonany. A teraz każe nazywać się królem. Czyż nie można nie szydzić z króla, który przegrał, okazał się słabszy, dał się ukrzyżować, bo w naszej ludzkiej logice prawdziwi królowie krzyżują innych, a nie siebie. I z tym stwierdzeniem musimy się zgodzić. Dlatego widzimy pewną sprzeczność w celebrowaniu dzisiejszej uroczystości. Za wszelką cenę materialne ukazanie tego, kim i czym jest Bóg, jakie są Jego dzieła, namacalne dowody istnienia Jego Królestwa, działania i potęgi, bo inaczej stajemy w gronie szyderców, mówiąc: innych wybawiał, a siebie wybawić nie może. Człowiek chce oddawać chwałę Chrystusowi na różne sposoby. Jedną z nich jest stawianie figur. Tylko jest pytanie, czy te olbrzymie figury na całej kuli ziemskiej są prawidłowym odczytaniem tego, co chciał Chrystus w dialogu z Piłatem, a potem w ostatnich słowach na Golgocie. Ale spójrzmy, dlaczego nie? Oto kilka najwyższych figur Chrystusa na świecie. Cristo de la Concordia w Boliwii. Wysokość 34,20 m. A sam piedestał 6,24 m. Wykonany ze stali i betonu. Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie, u nas w Polsce. Wysokość 33 m. Piedestał 3 m, a gdy się doliczy koronę wysokości 3 m, to będzie najwyższa figura Chrystusa na całym świecie. Chrystus Wang Tao w Wietnamie. Wysokość 32 m, piedestał 4 m. Pomnik Chrystusa Odkupiciela w Brazylii na szczycie góry Corcovado w Rio de Janeiro. Wysokość 30 m,
piedestał 8 metrów. I tak możemy wyliczać setki, dziesiątki mniejszych jeszcze figur Chrystusa na całym świecie. Postawiliśmy Mu pomniki, szczycimy się wielkością, prześcigamy się w licytowaniu wysokości. Ale gdzie jest w tym wszystkim odczytanie tajemnicy Jego Królestwa? To, z czym walczył Chrystus, to jakby odmaterializowanie Jego słów, to powiedzenie, że jest Królem, że rzeczywistość, którą głosi i zwiastuje, nie jest z tego świata, bo jest rzeczywistością Ducha. I oto widzimy na tym wzgórzu Golgoty, kiedy obserwujemy egzekucję, że tłum koncentruje się potem chwilę na kimś innym. Mianowicie dostrzega i my razem z nim głębszą wersję tych wydarzeń. Dziwny dialog pomiędzy złoczyńcami a Zbawicielem. Chrystus w tym momencie, kiedy mówi, dziś ze mną będziesz w raju, proklamuje istnienie nowego projektu, projektu ludzkiego ducha, w którym o przynależności do tego królestwa decyduje ufność i wiara. Tyle razy wydawało nam się, że praktyki, zewnętrzna pobożność, szata czynią to, iż jesteśmy przez świat poczytywani, określani jako ludzie pobożni, jako wyznawcy chrystianizmu. Lecz dzisiaj, kiedy mamy dostęp do mediów, kiedy ten świat praktycznie nie ma przed sobą zaklętych rewirów i ciemnych stron, widzimy, jak niekiedy ta obłuda i polityczna, i kościelna odsłania to, co chcieliśmy przykryć, a woła milcząco poprzez wszystkie skandalizujące sprawy o ducha i prawdziwość myślenia ludzkiego. Tego chce od nas Chrystus. Kiedy ustanawiano święto dzisiejsze, wielu przeciwników, a byli tacy, mówili, nie używajmy pojęcia króla, bo jest to przestarzałe, polityczne i obciążone wieloma negatywnymi cechami. Bo królowanie to władza, bo królowanie to ucisk, bo królowanie to wykorzystywanie poddanych. Jak więc przeszczepienie tego na postać Chrystusa, który mówił o królestwie zupełnie innym, będącym zaprzeczeniem tego, co mamy na świecie i czego doświadczyliśmy w historii ludzkości, może być zastosowane. Pomimo tych względów politycznych, papież ustanowił to święto, ale my do dzisiaj zmagamy się z odczytaniem i wtłoczeniem w ludzką świadomość zrozumienia tego charakteru. Moje królestwo nie jest z tego świata. To królestwo nadal przychodzi. Ktoś powie, wystarczyła Golgota, śmierć na krzyżu i dialog Chrystusa z Piłatem, który definitywnie ogłosił, że jest Panem Wszechświata i ma królestwo również i naszych dusz. Nie. To królestwo trwa i oczekuje na swoje spełnienie. Jego epicentrum, jego królowanie nastąpi wtedy, gdy nadejdzie pełnia czasu, czyli powtórne przyjście Chrystusa. Ktoś powie, ale to znowu tylko i wyłącznie deklaracja. I znów musimy odnieść się do tekstu Pisma Świętego, bo Chrystus wypowiedział w tym jednym zdaniu, Łot mówił niewiele,
Jeszcze bardziej zwięzłe są odpowiedzi Chrystusa w czasie tego dialogu na krzyżu. Ale Chrystus używał w Ewangelii bardzo rzadko sformułowania Amen, które było przypisane tylko Jemu, bo wtedy wypowiadał się jako autorytet i to autorytet niepodważalny. Zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. To jest stwierdzenie Amen Soilego. Zaprawdę powiadam Ci. Oznaczało to, nie możesz mieć żadnych wątpliwości, bo dzisiaj ze mną poznasz królestwo, które ja przyniosłem. Co oznacza ta treść zawarta w tej uroczystej ramie słownej? Oznacza to, że raj jako ojczyzna utracona z powodu pierwszego grzechu ludzi na nowo staje się naszą ojczyzną. Oznacza to, że po raz kolejny człowiek ma prawo pomimo swej grzeszności i upadku do powrotu do Boga i skorzystania z szansy zbawienia. Ale są warunki tego, co powoduje, iż możemy być pierwszymi lokatorami i mieszkańcami raju. Pierwszym lokatorem i mieszkańcem wraz z Chrystusem, mówiąc językiem dzisiejszym, stał się nie święty, ale grzesznik. Człowiek odrzucony przez społeczność, skazany prawdopodobnie za ciężkie przestępstwa, skoro zawisł na krzyżu. I to on wszedł pierwszy do raju. Nie wszyscy, którzy emanowali, epatowali świętością. Oznacza to wielką szansę dla każdego z nas. Ale musimy zaufać. I tu pojawia się problem. Mój tata opowiadał, że jego głowa spoczywała obok głowy mojej mamy, kiedy się rodziłem. Kiedy zobaczył moje ramię, momentalnie zbladł. Miał nadzieję, że moja mama tego nie widziała, ponieważ dostrzegł, że nie miałem prawej ręki. Musiał opuścić pokój. Nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Przyszedł do niego doktor, a on powiedział: doktorze, rodzi się mój syn i widzę, że nie ma prawej ręki. Nie, odpowiedział doktor. On nie ma ani rąk, ani nóg. Ojciec prawie upadł na podłogę. Nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Nick Wojcik urodził się jako najstarsze dziecko pastora i pielęgniarki. Rodzice byli zaszokowani, gdy okazało się, że nie ma obu rąk ani nóg, jedynie jedną zdeformowaną stopę z dwoma palcami. Cała parafia ewangelicka zastanawiała się, dlaczego to właśnie pastorowi Bóg uczynił taką rzecz, że urodził mu się syn Kaleka. Jak opowiada dalej, Nick, matka z początku nie chciała mnie wziąć na ręce. Nie chciała mnie karmić piersią. Czuła się bardzo nieswojo przez 4 miesiące. Dopiero potem zaczęła mnie przytulać. Nie mogła pogodzić się z tym, że będąc żoną sługi Bożego kapłana, Bóg zapomniał o nich i obarczył ich takim ciężarem losu i dziecka. To było trudne do pogodzenia, ale mijał czas i postanowiła zaufać, pomimo tego, że sam Nick, który dorastał, musiał zmierzyć się z wieloma przeciwnościami. Powiedział, że nie będzie służył Bogu, dopóki ten
nie odpowie mu na pytanie jedno. Dlaczego pozbawiłeś mnie rąk i nóg? W wieku 8 lat postanowił skończyć z sobą, bowiem Bóg nie odpowiedział mu na prośby, by on skończył z nim. Próbował utopić się w wannie, kilkakrotnie obracając się w wannie napełnionej wodą, o co poprosił rodziców, gdyż powiedział, że chce się zrelaksować, ale nie udało się. I jak potem wspomina, jedyna myśl, która powstrzymywała go przed samobójstwem, to była miłość moich rodziców. Bo co oni powiedzą i z jakim wyrzutem sumienia będą żyli do końca życia, jeżeli ja to zrobię? Był załamany. Nie mógł zrozumieć, dlaczego Bóg pozbawił go tego, co posiadają inni. I wtedy powstało pytanie. Dlaczego jestem tym i dlaczego stworzyłeś mnie taki? A odpowiedź Boga była jedna. Czy mi ufasz? Jeżeli odpowiesz twierdząco na to pytanie, nie będziesz już nigdy niewolnikiem. I wtedy zrozumiał, że jeżeli Bóg nie chce mu uczynić cudu i przywrócić zdrowia, to znaczy, że chce, aby on był jego rękami i nogami, czyli cudem dla innych. Okazało się, że żyjący korpus tylko z głową i jedną piętą przez dekadę spotkał się z 3 milionami wyznawców w 24 krajach i nawrócił oficjalnie prawie 200 tysięcy ludzi. Nigdy już nie pytał Boga dlaczego, ale wszystkim powiedział: nie rezygnuj z Boga, bo Bóg z ciebie nie zrezygnuje nigdy. I teraz pytamy, dlaczego Chrystus ma być naszym Królem? Nie chodzi o spełnianie naszych dążeń, roszczeń i próśb. Chodzi o wielkie zaufanie, że to, iż wierzymy, to uczestniczymy w wielkim Królestwie Ducha, że nasza modlitwa, że nasz duchowy rozwój nie są tylko dziełem przypadku, ale mają służyć dobru naszemu i innych. Nawet wtedy, gdy na początku, tak jak nikt, nie potrafimy tego zrozumieć. Na pomniku, pod którym leży papież Pius II, ze świeckiego nazwiska Sergiusz Piccolomini, kazał sobie wyryć takie epitafie: nie proszę cię o łaskę równą łasce Pana, ani o przebaczenie, jakie Piotr otrzymał, ale proszę cię jedynie o tę łaskę, jakiej udzieliłeś Łotrowi na krzyżu. Dziś ze mną będziesz w raju. Zrozummy, co znaczy Królestwo Boże, które już jest w nas i przez nas powinno być rozszerzane na innych i na ten świat. Amen.